Mówią, że rudy to nie kolor, ale stan umysłu, ale ja dzisiaj nie o rudych włosach, tylko o rudym kolorze, jego odcieniach. Kto może nosić, z czym łączyć? Zapraszam na najnowszy wideoporadnik. Dzisiaj o rudym, a właściwie o odcieniach rudości, ponieważ no, rudy nie jedno ma imię i oczywiście, tak jak wspomniałam, nie włosy, ale kolor. Kolor w ubraniu. I dlaczego taki? No, mamy jesień, a rudość to przecież taki piękny, jesienny kolor. I teraz właśnie, czym jest rudy? Czym jest ten odcień? To na pewno coś, co jest pomiędzy pomarańczem, czerwienią a brązem. Jeżeli chodzi o to, jaki to kolor. Czyli coś, co jest mniej więcej, można powiedzieć, że mamy rudą czerwień, rudy brąz, rudy pomarańcz. Takie odcienie można by było powiedzieć. I ja właśnie dzisiaj specjalnie wyszukałam sobie taką bluzkę, która gdzieś tam te odcienie rudości pokazuje. I będę pokazywała również te odcienie rudości w przykładowych stylizacjach, które tutaj się pojawiają. I odpowiem na pytania. Kto może nosić rudość i z czym ją łączyć? Na początek standardowo będę opierała się o 12 typów kolorystycznych, 12 typów urody, czyli nie tylko wiosna, lato, jesień, zima, ale właśnie rozszerzone. Jeżeli nie wiesz, czym jest 12 typów urody, pyk, tutaj pojawia się link i możesz się przenieść do odpowiedniego wideoporadnika albo link jest również pod tym wideo, żeby przenieść się i obejrzeć wideo o 12 typach urody. A teraz już przechodzimy do konkretów. Po pierwsze, dla kogo rudości? Rudości są idealne dla tych osób, które mają w sobie dużo ciepła. Dużo ciepła, a najlepiej ciepła i zgaszenia, ponieważ rudy nie dość, że jest ciepłym kolorem, no bo jakby nie patrzeć, pochodzi od pomarańczowego, od czerwonego, czyli od bardzo ciepłych barw, to jeszcze dodatkowo rudy jest zgaszony, to znaczy nie jest to kolor czysty, nie jest to kolor fluorescencyjny, nie jest to kolor taki wyrazisty, nawet jeżeli jest dosyć głęboki, taki piękny, to on na pewno nie jest taki krzyczący po oczach. Więc dobrze, jeżeli ktoś ma w sobie dużo ciepła i zgaszenia, to ta rudość będzie pięknie komponowała się z jego urodą. I kto ma? Jakie typy mają? Oczywiście jesienie i najbardziej ciepła jesień, ponieważ ona właśnie jest ciepła i zgaszona. I taka właśnie trochę ciemniejsza, taka głębsza. Więc tutaj rudość będzie się komponowała super. Oczywiście dla ciemnych jesieni, oczywiście dla zgaszonych jesieni, ale też odrobinę rudości będzie mogła wplątywać do swojej szafy. Ciepła wiosna jako typ siostrzany ciepłej jesieni, ciemna zima jako typ siostrzany ciemnej jesieni i oczywiście zgaszone lato jako typ siostrzany zgaszonej jesieni. Ale oczywiście wplątywać, a nie nosić się na maksa na rudo, czy w dużej ilości, czy przy twarzy, tak? Całe, nie wiem, golf z długim rękawem, który będzie w odcieniu rudości, to wtedy już nie. Natomiast elementy tego koloru jak najbardziej. U kogo najmniej sprawdzi się rudość? Na pewno u typów letnich, szczególnie jasnego lata i chłodnego lata, bo tak jak mówiłam, to zgaszone może trochę sobie podbierać. Jeżeli chodzi o czyste typy, czyli czystą wiosnę, czystą zimę, no to już tak na granicy i bardziej w takich dalekich elementach od twarzy. Czy powiedziałam o wszystkich? Chłodna zima. Chłodna zima oczywiście też nie, podobnie jak chłodne lato, ponieważ to jest, rudość jest bardzo ciepłym odcieniem, a chłodne lato, chłodna zima bardzo nie lubią ciepłych odcieni, które pojawiają się znowu przy twarzy. I teraz kto i jak może łączyć? Wiemy, jakie typy urody, czyli kto może przy twarzy, natomiast jakie kombinacje można tworzyć? No i pierwsza kombinacja, która przychodzi mi do głowy, która znowu jest bardzo tak jakby związana z trendem tym takim silnym jesienno-zimowym, o którym chwilę temu, kilka tygodni temu był wideoporadnik, czyli z trendem zwierzęcym. Jeżeli lubisz centki, panterki, skórę węża, lubisz takie właśnie nawiązania do natury pod względem zwierzęcym, to też ta rudość jako taki kolor ziemi będzie pięknie się komponował z tymi wzorami. Czyli jeżeli chcesz wiedzieć coś więcej na temat wzorów zwierzęcych, tutaj pojawia się karta z linkiem i pod wideo również możesz pobrać odnośnik do
tego wideo. Więc pięknie będzie rudość komponowała się właśnie z tymi odcieniami zwierzęcymi, ale też z innymi takimi kolorami, które można nazwać jesiennymi. Takimi, które kojarzą nam się z naszą złotą polską jesienią. Czyli z czerwienią będzie pięknie wyglądać, z bordo będzie rudość pięknie wyglądać, będzie pięknie wyglądać z odcieniami takiego złota, czyli wszystko, co będzie znowu, podobnie jak rudość, powiązane z czerwienią i z pomarańczem, czyli z innymi odcieniami, można powiedzieć, tych kolorów. Ale kolejna taka ciekawa propozycja, również trochę kojarzona z jesiennym połączeniem, czyli ciemne i ciężkie zielenie. I to mogą być zielenie takie typu wojskowa, militarna, zgniła, ciemna oliwka. To będą też bardzo ciekawe połączenia, ponieważ będą dodawały już troszeczkę takiego dynamizmu. Bo gdy połączymy rudość z innymi około pomarańczowo-czerwonymi kolorami, to będzie taka harmonia. Dla niektórych to może być nawet nudne i zbyt ciężkie. Natomiast jeżeli dorzucimy zieleń, to już będzie jakiś taki element ciekawy. Pięknie też będzie wyglądała, i tutaj na przykład dla ciemnych jesieni czy dla ciemnych zim, będzie wyglądała z butelkową albo z taką sosnową, z ciemną, taką można powiedzieć zimową zielenią, choinkową zielenią, właśnie rudość. Cudowne połączenie. Mi natomiast bardzo podobają się, ja uwielbiam w zestawieniach takie zderzenia temperaturowe i dlatego proponowałabym też tą rudość nosić z odcieniami niebieskiego. Oczywiście z odcieniami niebieskiego dla naszego typu urody. Te odcienie niebieskiego najprostsze to będą oczywiście jeansy, tak? Czy to będzie jasny denim, ciemny denim, wytarty denim, będzie to pięknie się komponowało, ale też z niebieskim na przykład, z granatem, na przykład z takim popielato niebieskim. Rudość będzie pięknie wyglądała przy na przykład zgaszonym lecie, z odcieniami takiego nieba, czyli takiego jasnego niebieskiego. Będzie bardzo, bardzo ciekawe zestawienie. Rudość też można połączyć z innym gorącym, kolorystycznym trendem tej jesieni i zimy, czyli z fioletem. I te fiolety znowu mogą być dopasowane do naszego typu urody. To mogą być śliwkowe fiolety, jeżynowe fiolety, takie trochę bordo fiolety, które już tak wpadają troszeczkę właśnie w odcienie ciemnej czerwieni. Też bardzo piękne zestawienie. Oczywiście, jeżeli wiesz, że to ten rudy będzie już takim mocnym elementem w Twojej garderobie, to na pewno bezpiecznie będzie połączyć go z bielą, z czernią i z szarością, czyli z tak zwanymi achromatami, czyli z odcieniami, z kolorami, które są z barwami, które są neutralne pod względem temperatury. Przynajmniej powinny być, bo wiadomo, że czasami mamy cieplejszą biel czy cieplejszą szarość, natomiast jeżeli to mają takie czyste, czysta biel, czysta czerń i czysta szarość, to one będą właśnie tą rudość tak bardzo tonowały. Czyli zestawienie takiego, jak mamy coś białego w stylizacji, coś czarnego w stylizacji, albo ewentualnie szarego i do tego właśnie jako taka kropla koloru ta rudość, dla osób, które są trochę bardziej powściągliwe w łączeniu kolorów, dla których fiolet plus rudość plus jeszcze butelkowa zieleń, to będzie za dużo, to właśnie ubranie tych barw neutralnych dookoła trochę tą rudość osłabi. Jeżeli chodzi o łączenia kolorystyczne, to mamy tak, mamy wspomniane już pomarańcze, czerwienie, czyli bordo, mamy zielenie, z fiolety wspomniane, mamy niebieskości, mamy żółcie, ale też można powiedzieć, że oprócz tych takich kolorów najbardziej standardowych, rudość też będzie pięknie wyglądała połączona z metalicznymi jakimiś odcieniami, dodatkami, czyli czy ze złotem, czy ze srebrem. Też będzie dodawać trochę takiej szlachetności temu kolorowi, który kojarzy się tak bardzo właśnie ciężko, ponieważ rudość w kolorze ubrań jest dosyć ciężka. Tak jak jesienie są ciężkimi typami urody, tak właśnie ta rudość jest ciężka. Odpowiem jeszcze na jedno pytanie, które czasami się pojawia i wydaje mi się, że bardzo pasuje do tego poradnika już tak na koniec, czyli czy rude osoby mogą nosić rudość przy twarzy? To trochę zależy. Mi zdarza się czasem nosić rudość przy twarzy w większej ilości. Mam nawet rudą sukienkę i nie przeszkadza mi to zestawienie, natomiast ono nie jest dla mnie idealne. To znaczy nie wyszłabym w nim bez makijażu.
bo zawsze makijaż troszeczkę ratuje zestawienie. Ponieważ ja z urody jestem wiosenna, czyli lżejsza troszeczkę niż ciężka rudość jesienna, to właśnie mogę nadrobić to makijażem. Ubiorę rudość przy twarzy, ponieważ jestem ciepłą wiosną, a moim typem siostrzanym jest ciepła jesień, ale na pewno nie wyszłabym wtedy bez makijażu z domu, bo po prostu będę wyglądała no zbyt ciężko. Natomiast są takie osoby, które mają w sobie w naturze rudość, czyli nie takie jak ja zafarbowaną i ukradzioną od typu siostrzanego, tylko naturalną rudość i one jak najbardziej mogą tą rudość też wprowadzać w dużych ilościach w swoją urodę bez makijażu, czy w swoją stylizację bez makijażu. To tyle na dzisiaj. Dziękuję bardzo. Jestem ciekawa, czy jesteś fanką rudego, czy może wręcz przeciwnie. Czy może w klimatach jesiennych, w obecnych trendach, gdzie ta rudość jest często w sklepach, może się przekonasz. Daj znać w komentarzu, jak odnosisz się do tego koloru, jak on jest przez Ciebie wykorzystywany. Jeżeli masz jakieś super zdjęcia w kompozycji z rudością, koniecznie, ale to koniecznie wklej w komentarzu, żebyś mogła być inspiracją też dla innych osób, które będą oglądały to wideo. Ja zapraszam oczywiście do subskrypcji kanału i do włączenia sobie powiadomień, żeby wiedzieć, kiedy pojawi się najnowszy wideoporadnik. Do następnego razu.